STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Korony Kielce. Ważne dla nas, że w jakiś sposób może skończymy ten sezon dwoma zwycięstwami, bo też chcemy zdobyć 3 punkty u siebie z Zagłębiem i żeby to jakoś na sam koniec wyglądało. Z Górnikiem? Z Górnikiem. Żyję jeszcze dzisiejszym meczem. A co do dzisiejszego meczu, no to myślę, że mieliśmy na tyle taką przewagę, że ten mecz mógłby się skończyć dużo więcej. Momentami tylko może Zagłębie miało jakąś lekką przewagę, ale no i przez to straciliśmy 2 gole. Ale mógł się dużo wyżej skończyć, jakby nie bramkarz drużyny przeciwnej, który się dobrze spisywał w bramce. No taki mieliśmy cel, chcieliśmy się trochę odpłacić, mimo że to nie jest może adekwatne, bo oni już faktycznie może myślami są gdzie indziej, bo wiadomo, że już spadli i ten, ale no wiadomo, każdy chce udowodnić, że tamten mecz no, był jaki był, ale że to jest przeszłość i chcieliśmy się odpłacić. Jest to dla Ciebie taka satysfakcja, że trener Lettieri, chociaż nie musiał, to powiedział na konferencji prasowej, że chciał Ci dać zagrać w tym meczu, żeby docenić Twój wkład w drużynę w tym sezonie? No, z trenerem nieraz rozmawialiśmy na takie tematy i, no i koniec końców skończyło się na tym. Jak dobrze wiecie, że no, zagrałem ten mecz i mam zagrać jeszcze następny. No, różne wersje do tej pory były, aczkolwiek koniec końców tak się skończyło, także dziękuję i postaram się zagrać na zero z Górnikiem Zabrze u nas, żeby w jakiś sposób, no, skoro to ma być koniec, pożegnać się w jakimś dobrym stylu. A ty chcesz się żegnać, czy to wynika ze strony klubu bardziej? Że tak powiem, no, wynika chyba bardziej ze strony klubu. No. Masz już jakiś pomysł na swoją przyszłość? No, wnosiłam rzeczy, jeżeli nie dochodziło do przedłużenia kontraktu, musiałem się cały czas rozglądać i rozmawiamy tam w paru kierunkach, także zobaczymy, co z tego będzie, no, aczkolwiek mówię, no, to nie była moja decyzja, jeżeli o to chodzi, tylko decyzja klubu, po prostu chyba chcą iść inną drogą, wiem, że jakieś zastępstwa są szykowane za mnie i za Matiasa, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. Możesz powoli podsumować swój rok spędzony w Kielcach, zostaną Ci tutaj jakieś znajomości na dłużej? No jakie to wspomnienia w ogóle z Kielcami? Może po ostatnim meczu podsumuję. Ciężko trochę tak to jednoznacznie ocenić. Z jednej strony miałeś mieszane uczucia, w których byłeś pochodzeniem jak z Lechem, z Miedzią. No i z kolei te mecze, chociaż po prostu z Wisłą grałem. Wiem, to są mecze, które bardzo mnie bolą i wiem, że też w jakiś sposób kibice mają do mnie pretensje o te mecze, a zwłaszcza o ten jeden, ale szczerze, dokładnie, ale z ręką na sercu muszę powiedzieć, że sam to przeżyłem okrutnie i no i najzwyczajniej w świecie jest mi przykro, no, z tego co się wydarzyło z Wisłą, bo to, że grałem przeciwko swojemu byłemu klubowi, chciałem zrobić tylko w jeden możliwy sposób, żeby udowodnić im, że ze mnie zrezygnowali, wygraną mi to pewną wygraną, a natrafiliśmy na Wisłę, która nas wtedy zlała okrutnie. No i oczywiście nie. Broń Boże, żebym się uchylał od odpowiedzialności za ten mecz, czy za mecz z Zagłębiem, bo ja taki nie jestem. Także to są takie ciemne strony, przykre karty tego mojego pobytu w Kielcach, które chciałbym wymazać, ale no takie życie piłkarza, że pewnych rzeczy się nie przewidzi. Ale mam nadzieję, że ludzie też w jakiś sposób, jeżeli dojdzie do tego, a pewnie dojdzie, że odejdę, to zapamiętają też z jakichś dobrych meczy, które rozegrałem i które mam nadzieję jeszcze rozegram na stadionie przy Koronie Kielce, bo naprawdę dobrze się tu czułem, także nie mam nic do zarzucenia. Ten mecz w Sosnowcu był 7 w tym sezonie w żółto-czerwonych barwach, no jeszcze będzie 8 z Górnikiem Zabrze, natomiast tak z perspektywy czasu ten rok można powiedzieć, że dla Ciebie stracony, bo liczyłeś na coś więcej? Myślę, że mogłoby się skończyć to czymś więcej, jakby nie te 2 feralne mecze, o których mówiliśmy i ja nie mogłem mieć żadnych zastrzeżeń do trenera, że on próbuje coś zmienić, no padło wiadomo na mnie po tych 2 meczach, bo jak bramkarz puszcza tyle bramek, no to siłą rzeczy trzeba w jakiś sposób zmienić. Myślałem, że jeszcze się uda wcześniej dostać jakąś szansę i kontynuować to do końca sezonu, ale decyzje były inne, które szanuję i cieszę się, że jeszcze mogę zagrać ten ostatni mecz, o ile trener nic nie zmieni. także tak, no mogło być lepiej, mogło być gorzej. Mówię, skoczyłem też trochę niespodziewanie do tej bramki na Miedzi za Matiasa i od tego czasu coś się ruszyło. Był naprawdę fajny moment na fali. No, i, no takie życie sportowca. Raz u góry, raz na dole. Mówię, kto żyje tym od środka, dobrze to zrozumie, że raz jest na szczycie, a później drugiego dnia jest
jest się na samym dnie i, no i to są takie wahania. Ważne, żeby w jakiś sposób ustabilizować swoją formę. No. A boli to, że akurat trafiłeś na ten gorszy okres drużyny, bo to się zbiegło. Te mecze, o których mówisz, tu w Sosnowcu przegrany 1-4, z Wisłą przegrany 2-6 na Suzuki Arenie. Wcześniej też te mecze nie były dobre, ty broniłeś. I udawało się je remisować, natomiast cała drużyna była w dołku i nagle trafiłeś właśnie na ten dołek, a to odium spadło na ciebie. No niestety. No niestety to tak jak mówisz, generalnie nie trzeba być tutaj wielce rozeznany, ale jak się przeanalizuje to, jak się prezentujemy po nowym roku, no to no nie jest to, nie jest to korona, którą chciałbym ja osobiście oglądać i mówię, no też razem z chłopakami się czujemy za to odpowiedzialni, że to musi iść w zupełnie innym kierunku w przyszłym roku, bo nie może być tak, że jednej rundy sobie napchamy tych punktów, a później co się z tą drużyną dzieje, bo kurczę, był pewien moment, kiedy mogliśmy nie dość, żeby być w tej górnej ósemce, to powalczyć tam, prawda? I to inaczej by rzutowało na cały sezon i inaczej by pewnie kibice na nas patrzyli, a tak to są takie bardzo mieszane uczucia, mimo że wygraliśmy z Zagłębiem, no ale powiedzą, no dobra, Zagłębie, no Zagłębie już spadło, a tak to byśmy się mierzyli z lepszymi drużynami i może by było coś z tego więcej. Także mam nadzieję i nawet jeżeli mnie nie będzie i szczerze tego życzę Koronie w przyszłym roku, żeby jednak grała w górnej ósemce i prezentowała taki poziom, jaki prezentowała przynajmniej na jesień, kiedy tych punktów naprawdę dużo udało się zdobyć, ale myślę, że w tym rola przede wszystkim trenera i całego sztabu, żeby pomyśleć w czym jest błąd i myślę, że jeżeli do tego dojdą, to Kielce zasługują na to, po prostu, najzwyczajniej w świecie. Jeśli Wisła Kraków przegra w sobotę z Miedzią Legnica, wy wygracie z Górnikiem Zabrze, to zakończycie ten sezon na 9. miejscu. To byłoby jakieś takie pocieszenie myślę, że po tak. tej całej rundzie. Myślę, że tak, że będziemy mieli to w głowach i mam nadzieję, że to się uda, bo raz, że to są pieniądze dla klubu, bo 10-9 miejsce to jest różnica, może nie jakichś kolosalnych pieniędzy, ale zawsze pieniędzy dla klubu, a dwa, myślę, że to jest ważna sprawa dla kibiców, żeby jednak być na pierwszym miejscu i nad Wisłą, bo każdy dobrze wie, jaki stosunek mają kibice do Wisły, jak bardzo im zależy na każdym zwycięstwie z Wisłą Kraków. I myślę, że to by ich w jakiś sposób też zadowoliło. Może nie zmyło tej porażki, bo tego się zmyć nie da, ale w jakiś sposób by byli może chociaż na chwilę usatysfakcjonowani takim przebiegiem sytuacji. Także zrobimy wszystko, co w naszej mocy. I do boju, no i zapraszam jeszcze, wiem, że na Suzuki Arena po raz ostatni, wiem, że mieszane są uczucia, ale mimo wszystko, żeby kibice przyszli i żebyśmy sobie wzajemnie podziękowali, my kibicom za doping, a kibice nam za dobre nasze mecze, które były, no nie możemy tego ukryć, że były gorsze i lepsze, ale żeby pamiętali chociaż te dobre. No na pewno fajnie, że wygraliśmy w końcu, bo ta pasa tych porażek już była długa, no i fajnie, że udało nam się wygrać na wyjeździe. No i cieszę się, że ja w końcu dostałem szansę, tak? Pracowałem na to ciężko i bardzo długo, no ale cierpliwie czekałem i na swoją szansę ją dostałem. Nie masz wrażenia, że ta wiosna troszkę dla ciebie jednak stracona? Znaczy, ciężko mi oceniać. Wiadomo, jestem z pierwszą drużyną i trenuję cały czas ciężko i czekam na swoją szansę. Tak teraz dostałem ten mecz i może za 3 dni z Górnikiem też dostanę. Zobaczymy. Liczysz na to, że tych występów, nie wiem, w przyszłym sezonie na przykład będzie więcej? No na pewno, po to pracuję, tak? Nie po to, żeby patrzeć się z boku lub siedzieć na trybunach, tak? Tylko chcę grać, no to jest oczywiste. Chcę grać, chcę się rozwijać i pokazywać na treningach scenariusz, że ja też zasługuję na swoją szansę. A z perspektywy zaskoczenie, że postawił do ciebie trener, no gdzieś tam nic na to nie wskazywało, że tak. Znaczy, na pewno był to lekki szok, ale na pewno ja trenowałem z myślą, że w końcu ta szansa może nadejść, no i byłem na to przygotowany. Z którym zawodnikiem zajmujemy dzisiaj najwięcej problemów? Z Szymonem Pawłowskim czy z jakimś innym? Znaczy powiem szczerze, że trochę z Szymkiem Pawłowskim było ciężko, ale graliśmy bardzo dobrze i myślę, że tam przekazywaliśmy sobie ja, Żuber, Jonas, Ogi tam. Przekazywaliśmy sobie krycie i myślę, że wyglądało to w miarę pozytywnie. W atmosferze tego meczu chyba było łatwiej, bo jednak atmosfera taka spokojna, w zasadzie bez dopingu, bardziej jak... Znaczy na pewno byłem skoncentrowany, grałem swoją piłkę pewnie i bez stresu szedłem. Znasz już swoją przyszłość, rozmawiałeś z kimś, próbuję o tym, jak będzie wyglądał? No jeszcze nie wiadomo co i jak, ale na pewno będę niedługo rozmawiał z trenerem i prezesem, zobaczymy co się wydarzy.
No tak, ale no tego nam brakowało w tych poprzednich meczach właśnie, żeby strzelić tą pierwszą bramkę i później wiadomo, żeby było łatwiej. No dzisiaj tak samo mogliśmy już w pierwszej połowie ten mecz totalnie zakończyć, no ale nie udało się to i co, no fajnie, że jeszcze nam się udało strzelić te w drugiej połowie te dwie bramki i że wygraliśmy. Przy 2-2 nadal wierzyliście pewnie w to, że wygracie, bo choć Zagłębie zaczęło konstruować troszkę więcej akcji pod waszą bramką, no to tak spokojnie do tego podchodziliście. Myślę, że tak, no kontrolowaliśmy to spotkanie przez cały mecz i tak jak mówię, no były te sytuacje, mogło się skończyć więcej i co, no fajnie, że te bramki wpadały, no bo tak jak mówię, no brakowało tego, no bo ta gra nie, może no dzisiaj nie wyglądało to zbyt najlepiej, ale w ostatnich meczach było to dobre, no ale niestety nie było tej skuteczności, także no dzisiaj fajnie, że się udało i że są te 3 punkty i trzeba jeszcze w tym ostatnim meczu to samo dołożyć. W 91 minucie skiksowałeś, nie trafiając do bramki z 4 metrów. Kibice tam wiele niepochlebnych słów pod twoim adresem, oczywiście kibice miejscowi skierowali. Pewnie tego nie słyszałeś, ale naprawiłeś ten swój błąd minutę później. No tak, no całe szczęście, że się udało go naprawić, że była do tego okazja, no bo no nie trafiłem z 4 metrów, także no to nie powinno się przydarzyć, no ale fajnie, że była szansa, żeby się zrehabilitować i że strzeliłem tę drugą bramkę. Po pierwsze, to chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, że jesteś pierwszym Polakiem w barwach Korony Kielce, który zdobywa gola od 18 kolejki spotkań, kiedy to do bramki rywala, konkretnie w Płocku, trafił Mateusz Możny. No ciężko mi coś na ten temat powiedzieć. No, trochę szkoda, że to tak wygląda, ale no fajnie, że mi się udało. No i co, no mam nadzieję, że z Górnikiem będzie tak samo. To po drugie jeszcze powiem, że to był twój 118 występ w Ekstraklasie. W poprzednich 117 strzeliłeś 3 gole, w tym jednym 2. No tak, no mam nadzieję, że to w końcu pójdzie w dobrym kierunku. No, mam nadzieję, że to będzie tak jak w tym meczu. Dla ciebie sezon 18-19 się zakończył, bo z Górnikiem zagrasz z powodu kartek. Możesz się już pokusić o takie podsumowanie tego sezonu w swoim wykonaniu. W fajny sposób go chyba zakończyłeś, bo można powiedzieć, przebiłeś jakąś kolejną granicę, której nie byłeś w stanie osiągnąć wcześniej 2 gole w jednym meczu. No tak, no to jest mój gdzieś tam, nie wiem jak to powiedzieć, trochę błąd, bo no, nie strzelałem tych bramek. Nie mam zbyt dobrych tych statystyk, no także fajnie, że dzisiaj się udało trochę to podkręcić i no i mam nadzieję, że to będzie dużo lepiej w następnym sezonie. Pytaliśmy cię o to przed meczem, ale możemy jeszcze zapytać po meczu. Jesteś pewny, że przygotowania do nowego sezonu rozpoczniesz w Kielcach? No ja nic nie wiem naprawdę, także myślę, że na pewno.